przemieniam się w podróżnika i odkrywcę. Wybieram się do lasu w poszukiwaniu skarbów, ale na szczęście nie będę w nim sama. Wiesz, kochani, ja też skakuję do tego challenge'u, jestem przygotowana i skakazała mi zabrać plecak i wpakować ja tam mam najpotrzebniejsze rzeczy. Mam lornetkę, kompas, mapę. Mam nadzieję, że się nie zgubimy. No i co, zaczynamy? Przed nami bardzo gęsty i ciemny las, mnóstwo niespodzianek. Mam nadzieję, że nic złego nas nie spotka. Słuchajcie, to musi być dobry dzień. Mój towarzysz, podróżnik i odkrywca szuka pierwszych znaków. Sylwia idzie zapytać wiewiórek o pierwsze tropy w dzisiejszych poszukiwaniach. Uciekają. Słuchajcie, wiewiórki chyba dały nam pierwszy trop, są tak szalone, ale ewidentnie nam wskazały, że chyba musimy iść w tamtą stronę, Iska. Las. Nie wiem, czy ty dobrą porę dzisiaj wybrałaś, wiesz, na ten Dobrze. Spacer. Bo ja się trochę boję, ciemno się zaczyna robić. Nie bój się, jesteśmy razem, szukamy skarbu. W mapie są zaznaczone 4 punkty. Zobacz, w tym gęstym lesie znajdziemy aż 4 niespodzianki. No to gdzie teraz? Ale mamy 2 ścieżki, to którą wybieramy? No jak nie wiesz? Może rzut monetą. Nie, musisz sprawdzić dobrze na mapie. Dobra, wydaje mi się, że to będzie tak. No dobra, to idziemy tutaj. Iza, wydaje mi się, że jesteśmy na miejscu. Tutaj było chyba zaznaczone na mapie. Tak to wygląda. I co ty tam widzisz na tej mapie? To szukamy, szukamy. A gdzie to może być w ogóle? Nie wiem, w każdym miejscu. Mam lampkę. Że nie jesteśmy same w lesie. Widzieliście to przed chwilą? Jaki cudny pies! W życiu nie widziałam takiego dużego psa. Ale jaki on był wielki! Dobierał mi się do plecaka, bo chyba wyczuł tam nasze przekąski na dzisiejszy dzień. Ale ja sięgnęłam tą lornetkę, o której mówiłaś. Mam taką małą, turystyczną. Nieważne. I w którą stronę teraz mam patrzeć? Chyba w tamtą. Nie wiem, no szukamy niespodzianek. Same nie wiemy do końca, co to będzie, ale myślę, że od tej pięknej aury chyba się jakoś odróżnią. Co ty na to? No na pewno, tutaj jest tak zielono. Dasz radę. Ja nic nie widzę. Tam widzisz, gdzie tak lecisz, dziewczyno? O rany, ona to naprawdę znalazła. Ale wypatrzyła, widzicie to? O, jak schowane! Co to jest? Zobacz! Ej, to jest też jakaś turystka! No jasne, że tak, jak na turystki przystało. Pierwszy skarb znaleziony w naszym lesie. Przed nami jeszcze 3 punkty na mapie. To co, szukamy dalej? Mała aktualizacja, my już trochę chodzimy po tym lesie, ale na niebie, nie wiem czy wy to dobrze widzicie, pojawiają się jakieś ciemne chmury. Iska, my musimy się śpieszyć. Wiesz co, możesz sięgnąć do tej mapy? Chyba tak. Chyba musimy nawet to zrobić. Jeszcze 3 punkty, a pogoda naprawdę robi się straszna, trochę się boję. A my trochę za daleko wyszłyśmy chyba do tego lasu. Chyba nie, właśnie tak wskazywała mapa, poczekaj. Wydaje mi się, że jesteśmy już blisko. Ten punkt wskazuje, że musimy iść w tamtą stronę. Tutaj prosto? Tak. Ścieżką czy w głąb lasu? Ścieżką i kawałek potem w prawo. O rany, no dobra, to idziemy. Na szczęście ścieżka nas prowadzi, więc... Nie możemy się zgubić. Tam są 2 niespodzianki koło siebie. Serio? Serio. Musimy no to nie mieć jest, oczy dookoła głowy. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy? Ale tutaj zmienił się teren. Zobacz, górki. Ale to jest gdzieś tutaj, tak? Gdzie te górki? Tak, Iza zbiera siły. Zobaczcie, jesteśmy gotowe. Zabrała sobie herbatkę. Gorąca herbatka. Gorącą herbatkę do lasu i nie uwierzycie, co ona wyciągnęła. Iza się chyba boi. Ciemno tutaj się zaczyna robić. No ciemno. Wzięła latarkę. Świeci? Tak, świeci. Świeci, no dobra. Wolę sobie troszeczkę oświetlić, tym bardziej, że mamy 2 rzeczy do znalezienia. Dobrze, że jesteś tutaj ze mną. No właśnie, w ogóle tam jak jest... Wy no, tak nie widzicie ciemno. Tego, bo jest jaśniej, ale normalnie tutaj jest o wiele ciemniej. No dobra, szukamy tutaj, co? Dobra. Oświetlaj wszystko. I jak? Pomaga to świecenie trochę? Coś tam pomaga, ale na razie nic. O rany, zrobiło się jeszcze ciemniej. Iza! Prawie spadłam. Uważaj! Dobra, ja mam lornetkę w kieszeni. Proszę bardzo, gotowa? Gotowa. Szukaj. Dobra. Gdzie to może być? No gdzieś tutaj mówiłaś w okolicy. Ale tam jest strasznie ciemno. Widzisz coś? Teraz już wiemy, że to musi być kolorowe, w pudełku. I widzisz, o, coś tam chyba zauważyłaś? Ej, ja chyba coś mam! No co ty? Tobie czegoś nie brakuje na plecach? Gdzie ty masz plecak?
No biegnie, gdzie go zostawiłaś? Ty, no tam jest! Na środku! On się tak skamuflował. A ja teraz wam muszę pokazać, gdzie ja znalazłam naszą kolejną rzecz. Chodź tutaj. Ty szukałaś z prawej strony, a to jest tutaj na drzewie. Ej, jest kolejna halka! Kto to jest? Ej! Podróżniczka? Podróżniczka, kolejna. Ma wielki plecak, aparat. Ale ona ma też taką latarkę jak my. Patrzcie, jak tutaj jest ciemno i przerażająco. A jeszcze trzeba znaleźć jedną niespodziankę. Sylwia, jak tam ci idzie? Słabo. My chwilę odpoczywam i teraz Sylwia przejmuje poszukiwania. Właśnie nie wiem, bo tą jedną górkę już przejrzałyśmy, a teraz tutaj jest kolejna taka górka. Ej, Sylwia nam zniknęła. Słuchajcie, no nie Ej, wiem. Sylwia, co? Obejrzyj się za siebie. Tam coś leży. Ej, mam kolejną turystkę. Zobacz na to, jaki czad! Chcesz zobaczyć to? Chcę! Ona ma kajak. O, to jest jakaś kajzonka! I różowe super. Włosy do tego! Ale super, słuchajcie, dwie kolejne niespodzianki znalezione. To co? Został nam... Już to naprawiam, proszę bardzo, zobaczcie sobie. Dobra. Chyba będę to trzymać. Słuchajcie, prawa natury, no troszkę wieje, jesteśmy w lesie. To jest mokre, bo padało przed chwilą. Został nam ostatni punkt na mapie, Sylwia. W którą stronę teraz musimy się udać? A skąd ja mam wiedzieć? Ja nie mam mapy. To zerkamy. Ty tutaj prowadzisz, ty jesteś szefową tej wycieczki. Dobrze, że ty masz tu internet. Ale nie mam dobrych wieści. Co? Dlaczego? Coś minęłyśmy, czy co? Nie. Następny punkt jest dopiero tutaj. Zobacz, jaki mamy dystans do przejścia. No dobra, to, ale ha, w którą to jest stronę? Tam? Tam i w prawo, i potem zupełnie z tyłu jeszcze w prawo. To są jakieś 3 km pieszo. No chyba żartujesz. 3? Iza, słuchajcie, jest przygotowana, jak prawdziwa turystka, mamy plecak. Lornetka. Wziąłaś tą swoją latarkę? Już biorę. Dobra, bierzemy pod pachę lalki, ja wezmę jedną. Lornetka, latarka, idziemy. Ruszamy. Ty, ale ty w ogóle jesteś taka turystka, że ty nie zamknęłaś plecaka, wiesz? Nieważne. Wypadnie ci ta lalka, którą znalazłyśmy na początku chyba. Nic mi nie wypadnie. Jezu, jak to jest daleko. No, tak wymyśliłaś, no to idziemy Zobacz, dalej. Zobacz, tam do samego końca musimy dojść. Widzisz koniec tej ścieżki? Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja nie widzę końca. No. Boisz się mrówek? No chodź, no chodź, podejdziemy do mrowiska, zobaczymy, czy są mrówki. Chociaż nie wiem, bo padało, a one nie lubią... Co? To są te zwykłe czarne chyba mrówki. O rany, nie wiem, czy to dobrze widać, ale ich są tutaj chyba tysiące. Czy mrówek? Nie, po prostu już mam wrażenie, że wszystko po mnie chodzi. Nie uciekaj! Były mrówki, były wiebiórki, to teraz zobaczcie. O, jaki boski ślimak! To jest dowód na to, że właśnie przed chwilą padało, bo ślimaki uwielbiają taką wilgoć. Chciałam go zanieść Izie, ale ona chyba się boi. O, przerwa na zdjęcia. No, widziałaś, co tutaj znalazłam? Widziałam. Jejku, to są ślimaki albinosy, bo mają białe skorupki. Zbliżamy się do celu i już chyba specjalnie dla nas wyszło słońce. No mam nadzieję, że się zbliżamy, bo mi w ogóle internet tutaj pada i nie mogę niczego znaleźć. Już jesteśmy jak tak się daleko. Zgubimy, to będzie koniec. Przemierzamy kolejne ścieżki. Ja się rozglądam jak tylko mogę. No i oprócz pięknych drzew nic nie widzę. Szukamy, szukamy, szukamy. Ej, chyba coś widzę! Sylwia, mam to! Gdzie to Zobacz, tutaj jest! O, kolejna do kolekcji! Ej, ona się lepiej przygotowała trochę, widzisz dlaczego? Ona ma ognisko! Ognisko, w ogóle zebrała królika. Tutaj chyba ma jakiegoś motylka. O rany, ale zebrałyśmy dziewczyny! Idealnie, bo ja akurat jestem głodna. Wygląda na to, że się udało. Chyba nam się udało, ale teraz wiesz co najgorsze? Że my musimy z tym wszystkim teraz wrócić. Damy radę! Zobacz, ile jest tutaj tych zestawów! Turystki zostały uratowane z tego lasu. Opuszczamy już ten przepiękny las. Było naprawdę cudownie, nawdychałyśmy się świeżego powietrza. Znalazłyśmy 4 mega niespodzianki. To co? Idziemy je otworzyć! No ja też jestem trochę zmęczona, ale już wyszłyśmy z lasu i jesteśmy w... Parku. W parku, u nas w Bydgoszczy oczywiście, w naszym mieście. Załadowane? Załadowane, przeżyłyśmy tę przygodę. Dla was to było chwila, ale dla nas to było dosłownie kilka godzin. Dobrych kilka godzin. Pogoda zdążyła się zmienić i poprawić. Tak, mocno świeci teraz. Także co, lecimy? Lecimy. Piękny unboxing.
czas odpalić światła i zaczynamy unboxing. Ej Iza, a co ty tam jeszcze szukasz? Podglądasz sąsiadów? Widzę wszystko przez okno. Wyszłyśmy już z lasu, proszę bardzo, to dla ciebie. To dla mnie, jeden, dobra. Dwa, trzy i cztery. Wszystko przyniosłyśmy z lasu. Moje cztery niespodzianki z lasu, moje podróżniczki. Udało nam się wszystkie odkryć, to co? Zaglądamy do środka. I ta podróżniczka jest mega przygotowana. Zobacz, wzięła ze sobą nawet psiaka tropiącego, żeby pomógł jej w poszukiwaniach w lesie. Psiaczek się zmęczy, to wzięła dla niego specjalny namiot, w którym może iść na drzemkę. Do tej ekipy podróżniczej dołącza również siostrzyczka o imieniu Skipper, która również zabrała ze sobą swojego ukochanego zwierzaka. Tymi dziewczynami ani nie zmarzniemy, ani nie będziemy głodni. Na ognisku możemy sobie zrobić przepyszne kiełbaski, a nasze zwierzaki mogą odpocząć w namiocie. Zobaczcie, jak one się tam idealnie mieszczą. Zobaczcie, królik razem z psiakiem w tym namiocie. Już są bezpieczni. Psiaki są już w namiocie, więc my możemy wybrać się na spacer. Tutaj widzę, że jeszcze jest impreza przy ognisku, gra muzyka. Brooklyn gra na gitarze, pali się ognisko, na pewno zaraz przyrządzą sobie jakąś pyszną przekąskę. Są też z nimi wszystkie ich ukochane zwierzaki. A tak wygląda nasza gitarzystka w całej okazałości. Musicie przyznać, że jest naprawdę przepiękna. Że jest już przygotowana na długą wycieczkę, ma piękny, duży, różowy plecak, do którego naprawdę wiele się zmieści. Przekonajcie się sami, plecaczek można otworzyć i jest naprawdę bardzo dużo miejsca do przechowywania. Brała też ze sobą kolorowy śpiwór, pod którym będzie spała w namiocie. Śpiwór można fajnie zwinąć i jest takie specjalne miejsce w jej plecaku, żeby mogła go ze sobą zabrać, a żeby nie zabierał jej za dużo miejsca. Wpinamy tutaj pod spodem dwa paski, układamy nasz śpiwór i zapinamy z powrotem w tych samych miejscach. Zgarnęłam włoski do przodu, odgięłam ręce do tyłu i zobaczcie, jak pięknie jej ten plecaczek pasuje. No teraz wygląda jak typowa podróżniczka. Do Brooklyn dołącza koleżanka Daisy, która jest równie piękna jak ona. Oczywiście też jest przygotowana na podróżowanie. Daisy ma przepiękną pasję. Zobaczcie na ten piękny, wielki kajak. Ona będzie zaraz nim pływać. Żeby mogła pływać, potrzebne jest nam wiosło, które instalujemy tutaj, no i oczywiście kamizelka. Mamy Daisy kamizelkę, uwaga, uwaga, przez głowę wyciągamy jej przepiękne włosy. Kamizelkę oczywiście zamykamy tutaj po boku. Żeby nasza Daisy zmieściła się do tego kajaka, musimy ściągnąć jej buciki. Zgiąć nogi i zobaczcie, jak ona pięknie tutaj wygląda. Jest już gotowa do pływania. No, przyznam Iska, że masz piękną tutaj turystyczną rodzinkę. Co teraz planujesz? Cudowna zgraja znaleziona w lesie. Słuchajcie, to nie jest ich naturalne środowisko. Musimy z nimi koniecznie wyjść na zewnątrz. Co ty na to? Jeszcze mały spacer? Raczej, przecież dzień się jeszcze nie skończył, no to zabieraj je. Nie wiem, jak ty chcesz je zabrać, no spróbuj to nie jakoś wiem. Zapakować. Są wszystkie cztery. O, właśnie. O, jak mają zgięte nogi, to nie będzie to łatwe. Dobra, wszystko zaraz ci pozbieram spada. Całą Dasz resztę. Radę. Idę. Spacerek zakończony pomyślnie, dziewczyny się wygrzewają, teraz odpoczywają sobie na trawce, a my lecimy w dalszą przygodę. Do zobaczenia, dziękuję, że byliście dzisiaj razem z nami, pa pa! Ja też się już z wami żegnam, kochani, dzięki wielkie, że byliście razem z nami, a ja oczywiście czekam na jeszcze więcej przygód, na przykład takich w lesie. Pa pa!